No więc hej, cześć, witam was, skończę się na tym kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić miniaturkę w programie, który nazywa się Photop. Photop jest to darmowy Photoshop, który ma funkcję praktycznie 1:1 odcerowane, tak jak w Adobe Photoshop. Możecie albo go za darmo brać, albo po prostu wejść na stronę i normalnie przez stronę internetową zrobić miniaturkę, bądź inną tą grafikę. Z tego co wiem, naprawdę wiele osób z niego korzysta, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak właściwie się oddalić w tym programie, pokażę wam te wszystkie efekty, a także jak zrobić ładną miniaturkę. Więc ja się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Tymczasem my przechodzimy sobie do naszego komputera i generalnie odpalamy sobie naszego właśnie Photoshopa, więc generalnie wystarczy wejść w przeglądarkę. Akurat nie zwracajcie sobie uwagi na moją tapetę, jak to jest rozpikselizowane i w ogóle, aczkolwiek wpisujemy sobie foto. Mamy generalnie to tutaj i generalnie, jak każdy już pewnie wie, jest to ten program i właśnie sobie w niego wchodzimy. Całość prezentuje się tak, mamy tutaj ten nasz jakby ekran główny i jak pewnie możecie się domyślić, klikamy sobie nowy projekt. Odpala nam się takie okienko i generalnie tutaj mamy jakieś takie już szablony, ale tym się nie zajmujemy, to jest jakieś takie niefajne. I generalnie wybieramy sobie, albo możemy sobie tutaj wpisać jaką tutaj jakość chcemy tego naszego zdjęcia, w sensie ile na ile pikseli to ma być, albo możemy sobie wybrać już tutaj gotowe akurat pod miniaturkę jest to 1900 pikseli na 1080, co akurat mamy tutaj, więc możemy to sobie po prostu wybrać. Tutaj już jest wszystko ok i klikamy utwórz i utworzyło nam się puste białe tło, więc generalnie przydałoby się tutaj na to tło coś dodać i robimy to oczywiście tak, że wchodzimy sobie w nasze pliki. Na początku dodajemy sobie naszą postać do wycięcia. Być może robiliście trochę inaczej, albo ktoś wam mógł pokazywać trochę inaczej, aczkolwiek ja mam na to fajny koncept i generalnie ja w ten sposób mniej więcej robię swoje miniaturki, więc wybieramy sobie postać z naszym właśnie tłem. Przerzuciłem sobie moje zdjęcie, ale ogólnie tutaj nic nie widać. Dzieje się to tak, ponieważ ta warstwa się przerzuciła pod nasze tło i to musi być na górze, po prostu wystarczy sobie przerzucić i mamy już to na górze. I ja, dobra, mamy sobie już to nasze zdjęcie i tutaj trzymając to zaznaczone to, możemy sobie przesuwać, powiększać i tak dalej. Tutaj sobie zwiększamy wszystko ładnie, jedziemy. Niech ta postać będzie mniej więcej jakaś taka. Jest ok, może być coś takiego. I generalnie klikamy sobie z powrotem tutaj i teraz bierzemy sobie lasso wielokąta. Klikając prawym przyciskiem myszki tutaj, wyświetlą wam się właśnie tutaj te opcje. Mamy lasso wielokąta. Klikamy to sobie. Oczywiście altem i scrollem można sobie przybliżyć, oddalić i generalnie klikamy sobie raz, dwa, trzy i tak po kolei jedziemy sobie, klikamy co chwila i właśnie możemy takim sposobem sobie wycinać i generalnie polega to na tym, że obrysowujemy sobie całą tą naszą postać. Ważne jest to, żebyście robili to powoli i no na spokojnie, bo jednak jak będziecie się śpieszyć, to no nie daj Boże wam się tutaj coś no po prostu źle zaznaczy i już całe po prostu popsujecie, więc pamiętajcie, róbcie to precyzyjnie i generalnie powoli. Okej, jeżeli to już sobie całe tak obrysowywaliśmy, jeżeli to już całe sobie pozaznaczyliśmy, to oczywiście jedziemy tutaj i zaznaczamy tutaj sobie o tą końcówkę. Jak widzicie, zrobiła nam się taka inna trochę tego podświata. Klikamy to prawym przyciskiem myszki i klikamy kopiuj poprzez warstwę. I jak widzicie, to nam się tutaj już pięknie wszystko powycinało i generalnie teraz kliknijmy sobie tutaj na tą warstwę znowu, wejdźmy sobie w to i oczywiście to sobie lekko powiększmy, przejedźmy, o niech to będzie jakoś tak. Wygląda to dziwnie, aczkolwiek teraz klikamy sobie filtr, dalej trzymając tutaj warstwę. Blur Gallery, nie, dajemy sobie rozmycie sobie dajemy, rozmycie gałasowskie. I sobie tutaj teraz to blurujemy, pięknie, żeby to było mniej więcej tak. Teraz znowu klikamy filtr, klikamy rozmycie i teraz byśmy sobie mogli wziąć rozmycie ruchu. I teraz też to też sobie bierzemy, żeby to też było jeszcze takie, o, bardziej takie rozmyte, takie poruszone. To jest akurat tutaj napisane tak, ale w Photoshopie byście nie mieli po prostu napisane poruszenie. No i generalnie tak to wygląda, mamy już mniej więcej zrobione takie coś. No i generalnie zanim zajmiemy się jeszcze tą postacią, to już bym sobie dokończył to tło, kliknijmy sobie w to coś, teraz kliknijmy sobie barwa nasycenia i teraz jeszcze zanim to kliknijmy sobie koloryzuj i jak widzicie, tutaj już sobie na to tło rozmarzymy, nadamy barwę, a za chwilę się właśnie zajmie tą postacią, więc barwa akurat chciałbym, żeby to miało mniej więcej taką, no niebieską barwę, bo jednak jak to jest Photop, dajmy sobie nasycenie, dajmy sobie na maksymalne i jasność możemy sobie lekko zmienić. Tą barwę jeszcze lekko bym sobie rozjaśnił, żeby to było, o, coś takiego. Takie będzie spoko. I oczywiście, o, mamy już takie coś i właśnie tak sobie obrobiliśmy już to nasze tło. Teraz przydałoby się zacząć zająć postacią. Tutaj oczywiście możemy ją sobie lekko przyciągnąć i w ogóle, żeby to było, o, maksymalnie jakoś tak. Teraz klikamy sobie dwa razy. Klikamy sobie 3D, nie 3D, nie 3D. Klikamy sobie cień zewnętrzny i teraz bawimy się tym naszym cieniem. Oczywiście odległość sobie tutaj zmniejszamy na zero i bawimy się tutaj rozpiętością.
i rozmiarem tego naszego cienia. Krycie też bym sobie znacznie zwiększył. Zmniejszymy sobie rozmiar, a zwiększmy trochę rozpiętość, żeby to było, no w sumie takie coś jest jednak jeszcze trochę za duże. Aczkolwiek takie coś już powinno być ok. Jest to już fajnie, wszystko jest ok. Dobra, możemy sobie tego cienia zostawić. I oczywiście tutaj jest mega pusto, co nie? Przydałoby się tutaj coś dodać. Więc oczywiście wchodzimy sobie znowu w nasze pliki i bierzemy sobie jakiegoś właśnie screena, czy coś, co właśnie w zależności o czym jest ten wasz film, co nie? I oczywiście ja sobie dodałem takie coś i teraz przeciągamy to sobie i teraz sobie bierzemy tak, bierzemy sobie jako przesuwamy i w ogóle, żeby no było to coś takiego. O, teraz jest mniej więcej już ok. I generalnie klikamy sobie w to dwa razy, bierzemy znowu cień wewnętrzny. O, tutaj akurat no taki cień jak był za postacią, to taki jaki też się ustawił tutaj już może być ok. I mamy mniej więcej coś takiego. Oczywiście bym zapomniał, klikamy sobie też na naszej postaci filtr, mamy camera roll, akurat tego trochę zapomniałem. I oczywiście tutaj się bawimy tą naszą ekspozycją i tym wszystkim, żeby właśnie trochę tą naszą postać obrobić. Zmniejszamy sobie na pewno ekspozycję lekko. Ja bym sobie kontrastu tutaj też dołożył trochę. Jaskrawość bym zmniejszył, a nasycenie też lekko podbił. Wygląda mniej więcej tak, dajmy sobie okejkę. I o, jest to. Wygląda to już tak. Jest według mnie spoko, bo akurat tutaj mało mamy opcji co do obrabiania tej postaci, aczkolwiek ok. No i jeżeli mamy już takie coś, to przydałoby się też zająć trochę naszym tekstem na właśnie, no, tej miniaturce. Więc klikamy sobie oczywiście te. Klikamy sobie tutaj w losowym tutaj miejscu. Oczywiście to sobie zwiększamy na, no, trochę więcej, co nie? I dobra, to oczywiście musimy sobie zwinąć, bo tak to ten. Jak zrobić? I tutaj sobie idziemy drugi tekst. Miniaturkę. O, tutaj mi się przesuwa. O, dobra, jest ok, wszystko jest ok. I teraz oczywiście klikamy sobie tutaj, bierzemy tą warstwę, klikamy sobie tutaj, bierzemy sobie, oczywiście to przesuwamy, żeby to było, o, mniej więcej coś takiego. No, jakoś tak. Tą miniaturkę też sobie jedziemy. Dajemy to sobie tu. O, jakoś, żeby to wyglądało tak. To sobie jeszcze przesuńmy tutaj, o, żeby to było coś takiego. No i tą miniaturkę klikamy sobie tutaj dwa razy, bierzemy sobie na początku cienia, dajmy też nałożenie koloru. Kolor dajemy sobie na biały. O, żeby był to taki ładny, bielutki. I to jak zrobić? Kolor bym sobie jeszcze trochę zmienił na też żółty. Aczkolwiek ja bym sobie jednak to zmienił na coś takiego. Albo nie, tego cienia sobie jednak nie dawajmy. Tutaj jednak tego cienia sobie nie dawajmy. Po prostu sobie to obróbmy. Wejdźmy sobie w zewnętrzną podświatę. To sobie dajmy na przykład kolor jakiś taki bardzo jasny. Taki bardzo, taki ciemniejszy trochę. O, niech to wygląda mniej więcej jakoś tak. No i generalnie teraz weźmy sobie tutaj też dwa razy i jednak tego cienia usuńmy, bo mam ciekawy pomysł, bo jakby jak ten cień jednego napisu zlewa się z cieniem drugiego napisu. Trzymając kontrolkę klikamy sobie tutaj i tutaj. Ctrl E na klawiaturze. Teraz klikamy dwa razy i problem rozwiązany. O, mamy, wygląda już to o niebo lepiej. Jest właśnie o wiele lepiej niż było. Wiecie co? Ja jednak sobie to zdjęcie zmienię na lekko inne, bo mi się jeden napis tutaj zlewa z drugim. No i dobra, dodałem sobie, zmieniłem sobie, że właśnie tutaj tych napisów nie było, żeby ten kolor się nie zlewał. Mamy wszystko pięknie. Więc generalnie teraz to, czym się zajmiemy, to przydałoby się to jeszcze jakoś urozmaicić, bo jakby wstępnie taki szablon miniaturki mam już zrobiony, ale przydałoby się to urozmaicić, więc wpiszmy sobie Photopi logo. Coś takiego. Mamy takie coś, klikamy kopiuj obraz. Teraz wchodzimy sobie tutaj. Wracamy sobie do naszego programu. Ctrl V daje nam tutaj. Wy powinniście mieć tutaj ten. Was tutaj powinni zapytać, czy zezwolić właśnie co na coś tam, na właśnie wklejanie tych plików. Oczywiście sobie zezwólcie. Ja też tak miałem, już wcześniej to kliknąłem, ale właśnie wy powinniście takie coś mieć. Przenosimy sobie to oczywiście tutaj. Powiększamy to sobie lekko. Dajemy tak. I no ogólnie, jak widzicie, mamy tutaj takie białe, brzydkie coś. No to źle wygląda, trzeba to usunąć. Prawym przyciskiem myszki klikamy sobie tutaj na tą gumkę. Magiczna gumka. I teraz klikając po prostu na te białe. O, chwilka, musi tam się załadować wszystko. Dobra, nie na tą warstwę kliknąłem, dajemy sobie tutaj, o. I teraz klikając sobie tutaj, to białe nam się usunie. Wystarczy, że tylko na to klikniemy, tą właśnie magiczną gumką i to nam się już usunie. Teraz znowu sobie bierzemy to, sobie do końca jeszcze to ustawiamy. Teraz klikamy dwa razy w to, dajemy sobie cienia, dostosowujemy sobie, żeby to ładnie wyglądało. No dobra, może to, okej, dajmy takie coś, jest okej. A chwila, jeszcze sobie zmienię trochę tego cienia. Podałem sobie odległość przez środek, o. I chyba tak powinno być już mniej więcej okej. No, podoba mi się to mniej więcej. Jest git, aczkolwiek jak możemy sobie, jak już jesteśmy przy wklejaniu i kopiowaniu, to wejdźmy sobie tutaj i piszmy takie coś jak arrow png oczywiście. Grafika sobie wejdźmy, poszukajmy tutaj trochę bardziej. Kopiuj obraz, ja sobie akurat wezmę taką strzałkę. Wchodzimy tutaj, Ctrl V, powiększamy sobie to lekko, o, powiększamy. I sytuacja jest taka sama, wchodzimy tutaj, magiczna gumka, klikamy, usunęło się.
Jest pięknie. Dajmy sobie jakoś. Dobra, dajmy sobie tak samo jak tutaj na tym filmie. A tutaj na tej miniaturce jest. Dajmy sobie tak. Teraz kliknijmy na to dwa razy. Nałożenie koloru. Na biały sobie dajmy. Biały będzie spoko. Cień zewnętrzny. Teraz klikamy Ctrl J. Bierzemy sobie. O Jezu, Ctrl Z. Ctrl Z sobie cofamy, jak właśnie coś przez przypadek zrobimy, jakiś błąd i w ogóle. O, Ctrl Z jest tutaj właśnie od cofania. Ctrl J. I teraz chodzimy sobie to, bierzemy. No, czemu mi się to znowu bierze? O, dobra, w końcu mi się wzięła ta strzałka. Bierzemy sobie tutaj. Dajmy to tak. Żeby to nie wyglądało tak, tą warstwę dajemy sobie pod naszą postać, pod warstwę z naszą postacią. O, jest to już takie coś. Wygląda to tak. Teraz oczywiście coś za bardzo zlewa, tu właśnie się za dużo dzieje na tym, więc przydałoby się to oczywiście jakoś fajnie zablurować. A żeby sobie zablurować, wchodzimy sobie oczywiście na tą naszą warstwę. Dajemy sobie filtr, dajemy sobie rozmycie, rozmycie pudełkowe. No pudełkowe będzie tutaj fajnym takim rozmyciem. O, może niech to wygląda właśnie mniej więcej sobie tak. Dajmy okejkę i mamy, o, mamy już takie coś, już nam ładnie rozmyło. Przydałoby się właśnie tutaj ten znak zapytania jeszcze dodać. Dobra, dajmy sobie o takie coś. Oczywiście to sobie powiększamy, wszystko dajemy tak. Tutaj musimy sobie zwiększyć ładnie, żeby to oczywiście tutaj sobie wyglądało. I wygląda to, dobra, to jest na środku, to jest na środku. Klikamy dwa razy w to. Nałożenie koloru, o, dajemy sobie takie coś. I jak widzicie, wygląda to już serio ładnie. Mamy taki znak zapytania. Teraz jeszcze dla takiego rozmaicenia już ostatniego, dajmy sobie tutaj coś tutaj, bo tutaj jest tak pusto, zauważyłem. A jak ktoś mi już dużo ogląda, no to ja na swoich miniaturkach ogólnie lubię dodawać takie znaki zapytania za sobą i w ogóle po prostu taki fajny, prosty efekt. Bo jednak uważam, że to jest fajne rozmaicenie. Żeby to zrobić, szczególnie w tym programie, bierzemy sobie na warstwę oczywiście z naszym tłem, z tym całym naszym tutaj tłem. Bierzemy sobie lasso wielokątne ponownie. Jedziemy tak, 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 tak. Robimy taki prostokąt, byleby był zaznaczony ten efekt to tutaj. Teraz bierzemy sobie to, bierzemy sobie znowu barwę nasycenia. Dajemy to nad to. I teraz dajemy sobie koloruj oczywiście. Dajemy sobie to nad to. Klikamy sobie koloruj. Jak widzicie, to coś nam już tutaj zmieniło kolor. Ja akurat będę chciał sobie to dać na mniej więcej, no takie on. Żeby tutaj był niebieski, a tutaj nagle był za mną fioletowy. Nasycenie dajemy na maksymalne. To sobie jeszcze lekko może rozjaśnię na taką dwójkę. O, i wygląda to tak. I teraz oczywiście za mną dodajemy sobie te znaki zapytania. Niech to będzie powiedzmy tutaj. Dajmy sobie, weźmy sobie oczywiście w tekst. No i robi to się prosto. Dodajemy sobie znaczek zapytania. No dobra, zmniejszymy sobie tutaj akurat rozmiar, weźmy sobie w to. Zmniejszymy to nieco, no, żeby to było 78 powiedzmy. O, to musimy sobie zamknąć. Dajemy na, klikamy tu. Dajemy znak zapytania. No dobra, jeszcze jednak sobie to lekko zwiększmy na takie 92, coś takiego. Dajemy sobie znak zapytania. Dajemy sobie znak zapytania. O, i mamy już mniej więcej takie coś. Teraz bierzemy sobie jeszcze to. Ale tym sklejem sobie przybliżamy. Powiększamy to lekko. Dajemy tutaj. Oczywiście klikamy dwa razy. Zmieniamy sobie kolor na biały. Teraz klikamy sobie Ctrl J i to kopiujemy. Bierzemy sobie, przesuwamy na przykład tutaj. Bierzemy sobie to, przesuwamy na przykład tutaj. Możemy to sobie oczywiście obrócić jakoś fajnie. Znowu Ctrl J kopiujemy. Bierzemy sobie tak, przesuwamy. O, możemy sobie znowu jeszcze tak zrobić, o. Ctrl J, bierzemy sobie, znowu przesuwamy. Idziemy trochę do góry, znowu Ctrl J, znowu sobie przesuwamy mniej więcej tak. I właśnie tak się tym w fajny sposób bawimy i tak sobie tu ustawiamy. No i dobra, mniej więcej, jeżeli już mniej więcej mamy takie coś porobione, to teraz trzymając kontrolkę i lewym wszystkie myszki, klikamy sobie i zaznaczamy te wszystkie znaki zapytania po kolei, aż do tego tutaj. Klikamy Ctrl E. W tym momencie zajęło to się w całą, bo jak widzicie tutaj warstwę. Dla dodania takiego fajnego efektu klikamy sobie Ctrl J. Wchodzimy sobie na tej dziesiątce tutaj filtr. Bierzemy sobie rozmycie gaussowskie. Ustworzyło nam się taka fajna podświata. A teraz chodzimy sobie na tą drugą. Krycie sobie lekko zmniejszamy. Jak widzicie, wygląda to bardzo ładnie. Utworzył nam się taki właśnie bardzo fajny efekt do tego. I wygląda to naprawdę spoko. Miniaturkę mam praktycznie skończoną, mnie tak na samym końcu, żeby to wyglądało, trzeba dać takiego efektu wow. Czyli między innymi dodamy sobie różne kolorki i w ogóle takie podświaty, żeby serio ta miniaturka naprawdę bardzo ładnie wyglądała. A dodaje to się tak samo jak w normalnym Photoshopie. Tworzymy sobie, klikamy sobie pustą warstwę, bez niej warstwę, bez niczego. I robimy to na samej górze. Bierzemy sobie pędzel, chodzimy tutaj, twardość zmieniamy na 0. Natomiast to dajmy sobie na 1000, jak największą. I kolorek, ja sobie wezmę tutaj taki różowo-fioletowy. Na początku dajemy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Dajemy sobie na ten, na nakładkę. Musimy sobie lekko zmniejszyć. O, mamy takie coś. Jak widzicie, jest to taki bardzo fajny efekt, który według mnie, no tego nie można zabraknąć, tak według mnie, no w miniaturkach. Ponieważ no to jest jednak takie urozmaicenie. Teraz bierzemy sobie drugą warstwę. Niebieski, tutaj wszędzie. O, i od razu ładniej. Ta miniaturka jednak tutaj właśnie wygląda. Bierzemy sobie no takie 80 sobie dajmy. Znowu tworzymy sobie warstwę. Tym razem weźmy sobie jaśniejszy niebieski. O, na tą naszą fotopi. O, i wygląda.
wygląda to już tak. I naprawdę generalnie bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście robicie sobie według własnego upodobania. Ja sobie akurat to nie zrobię, to tak. Albo oczywiście możecie to zrobić tak jak ja, jeżeli właśnie macie podobne. Teraz sobie to lekko zmniejszmy, dajmy sobie na ten nasz tekst tutaj trochę tego. O, żeby to było tak. Dajmy sobie tutaj ten znak zapytania. Tu na to sobie jeszcze dajmy. No te znaki zapytania można też lekko rozświetlić. I teraz dajmy sobie na nakładkę. I generalnie prezentuje to się już w ten sposób. Jeszcze teraz dajmy sobie ostatni, czyli żółty. I dobra, oczywiście, jeżeli już sobie, no właściwie skończyliśmy naszą miniaturkę, to przydałoby się też to jakoś wyeksportować. A robimy to tak, że no, mamy piękną miniaturkę. Wchodzimy sobie w plik, bierzemy sobie eksportu jako. Ja polecam JPG, bo PNG klikacie w momencie, gdy chcecie to zrobić, żeby to było tło było przezroczyste. Ale to nie muszę tego robić, więc klikamy JPG. To sobie altymi sklejem tak zrobimy. O, to dobra, o. I tutaj oczywiście nazywacie to jak chcecie. Ja to sobie nazwę, o Jezu. Ja to sobie nazwę miniaturka fotopi. O, coś takiego. JPG, wysoko, wszystko się zgadza. Jakość dajmy sobie na, to coś zmienia. Jakość dajmy sobie, dobra, dajmy sobie na maksymalną, tak jest, że. I klikamy zapisz. Jak widzicie, tutaj nam się to właśnie zapisało. Mamy oczywiście w zdjęciach zapisaną właśnie tą naszą miniaturkę. Więc jak widzicie, wszystko pięknie działa, a nasz film mamy już wyeksportowany. I tym pięknym sposobem zrobiliśmy sobie taką właśnie piękną miniaturkę. Tymczasem ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że generalnie wam pomogłem i czegoś się z tego poradnika nauczyliście. Tymczasem ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie. Polecam zobaczyć też inne filmy na tym kanale, bo naprawdę jest to oglądać. Tymczasem ja już się z wami żegnam i co? Do zobaczenia.